Mateusz Wyjadłowski, można powiedzieć wreszcie, podpisany kontrakt, oficjalna prezentacja. Twoje pierwsze wrażenia, bo już kilkanaście dni ze Stalą przebywasz. Tak, no zdecydowanie bardzo się cieszę, że w końcu zakończyłem te testy. Trener ocenił praktycznie te półtorej tygodnia pozytywnie, więc cieszę się, że w końcu jestem. Twoje cele na ten sezon? Znaczy się, ja jakoś swoich celów nie mam tutaj, szczególnie oczywiście będzie ciężka praca i najlepsze przygotowanie się do każdego meczu. No i tyle. Trzecie pytanie, no muszę zadać pytanie o pana trenera Tomasza Tułacza, bo przychodzisz właściwie do nas z Jagiellonii, ale jednak ostatni czas spędziłeś w Puszczy Niepołomice. Tak, no zdecydowanie to pół roku Puszczy wspominam bardzo dobrze, relacje z trenerem miałem bardzo dobre. No to wypożyczenie z Jagiellonii do Puszczy uważam za duży plus i właśnie szansę na ogranie się, którą wydaje mi się, że wykorzystałem. Czego ci życzyć u progu nowego sezonu? Czego życzyć? No może nie stricte mi, ale całej drużynie jak najlepszych wyników i walczenie o trzy punkty tak na każdy mecz.